Proszę Państwa, te spotkania tu w Ciechocinku, no, najważniejszych ludzi w branży mleczarskiej, są dedykowane przede wszystkim temu, co Was interesuje, czyli produkcji mleka, jej rozwojowi, stabilności. Ale chcę mówić o paru sprawach dotyczących całego rolnictwa z paru powodów. Po pierwsze, jesteście Państwo przedstawicielami środowiska wpływowego, środowiska, z którego opiniami każda władza powinna się liczyć. Macie Państwo swoje poglądy polityczne, co jest oczywiste. Część branży w tej chwili z jakimś takim sympatycznym podejściem do Prawa i Sprawiedliwości podchodzi. Są przedstawiciele związani z innymi opcjami politycznymi. Jedną z twarzy Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie jest pan Bober. Ale jestem przekonany, że propozycje, które płyną z branży, powinny być brane pod uwagę przez każdą z ekip odpowiadających za sprawy przyszłości polskiego rolnictwa. Drugi wątek to jest taki, że rolnictwo jest systemem naczyń połączonych. Jeżeli ktoś próbuje segmentować branże rolne, uważając, że jego jest najważniejsza, reszta go nie obchodzi, popełnia bardzo, bardzo gruby błąd. Niedawno rozmawiałem z przedstawicielem, szefem chyba największej, najważniejszej polskiej firmy zajmującej się produkcją drobiu, próbując go przekonać do zaakceptowania działań związanych z rozwojem produkcji białka krajowego na potrzeby paszowe i stopniowego ograniczania importu soi modyfikowanej z Ameryki, odpowiedział mi, no, mówiąc bardzo delikatnie, eufemistycznie, że on gdzieś ma to, co będą uprawiali polscy rolnicy. Jego interesuje stabilne źródło białka, którym jest soja, do którego się branża przyzwyczaiła i nie widzi żadnych powodów, by zajmować się tym, co jego koledzy rolnicy będą uprawiali na swoich polach. To pokazuje bardzo krótkowzroczne podejście do rolnictwa. Drugi wątek, który również jest z tym związany, to podejmowane kolejny raz próby likwidacji w Polsce z powodów ideologicznych, z powodów, niektórzy twierdzą, etycznych, całych branż rolnictwa. W Sejmie leży zgłoszony przez tak zwanych obrońców zwierząt projekt likwidacji hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, twierdzą oni, że wykorzystywanie futra zwierzęcia jest nieetyczne i niemoralne. Również tam jest zapisane to, co już może i Was bezpośrednio dotyczy, zakaz uboju rytualnego. Przecież to uderzy w produkcję bydła mięsnego ściśle powiązaną również z produkcją bydła mlecznego. Przecież znaczna część cielaków, tych, które nie wykazują szczególnych cech mlecznych, może być i jest skutecznie karmiona i przeznaczana na mięso. Zresztą ci obrońcy zwierząt nie tylko do futerkowych i uboju rytualnego zgłaszają uwagi, ale niedawno szerokim echem na świecie odbył się protest feministek, cokolwiek to znaczy, w Wiedniu, protestujących przeciwko cierpieniom krów w trakcie dojenia. Te panie na nago na ulicy przypięły się do jakichś dojarek swoje piersi, udowadniając, że krowy bardzo cierpią w trakcie doju. No, głupota osiąga już poziom bardzo wysoki, ale to wszystko pokazuje, jakim systemem naczyń połączonych i związków charakteryzuje się rolnictwo. Na dodatek, jeżeli chcemy zapewnić rozwój polskiemu rolnictwu, rozwój, czyli wzrost jakości życia ludzi tam pracujących, lepsze wykorzystanie potencjału, ale oczywiście w warunkach tego rozwoju zrównoważonego, to pan profesor Kowalski słusznie powiedział, że istnieje pewnego rodzaju zamęt semantyczny, pojęciowy, że właściwie to wszystko używa się słów, które tam na dobrą sprawę nie zostały nigdy precyzyjnie zdefiniowane. Jednym z takich słów jest na pewno innowacyjność. Ja w tytule swojego wystąpienia o tym to wpisałem, chociaż zdaję sobie sprawę, że każdy właściwie co innego pod pojęciem innowacyjności myśli.
Tu na pewno specjalistą jest Andrzej Babuchowski, który o innowacyjności w sektorze mleczarstwa pewnie wie wszystko, więc chylę czoło, ale myślę, że i ta definicja Komisji Europejskiej i różne inne definicje, jakby intuicyjnie my rozumiemy. Chodzi o pewne nowe, nowatorskie podejście do różnych działań podejmowanych przez człowieka, które mają być nie tylko prostym poprawianiem czegoś, co już umiemy, ale czasami wręcz skokowym jakby wykorzystaniem czegoś, co w oparciu głównie o badania naukowe, czasami o intuicję, czasami przypadek, jesteśmy w stanie dla dobra ludzkości wdrożyć i wykorzystać. Tak rozumiem tę innowacyjność, czyli podejście, które może nawet czasami zapomnieliśmy, które może kiedyś było, a teraz w zmieniających się okolicznościach byłoby przydatne dla rozwoju gospodarczego. Oczywiście musimy brać pod uwagę, prognozując czy planując rozwój polskiego rolnictwa, potencjał, jakim dysponujemy. Tu też mamy sprzeczne oceny. Niektórzy twierdzą, że jesteśmy silnym, wielkim, potężnym krajem rolniczym. Niektórzy próbują sprowadzić nas do roli karła. Wszystko jest względne, ale oceniając nasz potencjał, musimy go porównywać z głównymi krajami, które też zresztą pan profesor tutaj wskazywał, gdzie produkcja rolnicza jest bardzo istotna, obojętnie jakbyśmy ją analizowali czy oceniali. Nigdy nie będziemy mieli tyle areału, co kraje przodujące w dużych uprawach, Stany, Kanada, ale również Ukraina i Rosja, które na naszych oczach wyrastają na potentatów w zakresie produkcji żywności, nie tylko roślinnej, chociaż to na pierwsze miejsce należy stawiać, ale również produkcji zwierzęcej. Kiedyś nie umiano produkować mleka w Rosji, nie umiano produkować mięsa wieprzowego. Wymagało to może innego, bardziej precyzyjnego podejścia pracowników. Może socjalizm był tego przyczyną, trudno tam o to ocenić. Natomiast w tej chwili, również przy pomocy specjalistów z Europy Zachodniej, między innymi z Holandii, z Niemiec, inżynierów, ekonomów, agronomów, produkcja zarówno w Rosji, jak i w Holandii rozwija się w stopniu ogromnym. Ktoś, kto jeszcze jakiekolwiek złudzenia może mieć, że my będziemy nadwyżki żywności sprzedawali do Rosji, jeżeli będziemy grzeczni politycznie, mówię to w pewnym uproszczeniu, no to już chyba nie bardzo wie, co mówi. Te kraje staną się już, są wielkimi eksporterami żywności i jako takie będą się rozwijały. Więc ten nasz areał, tych tam 16-17 milionów hektarów użytków rolnych, trzeba oceniać w sposób, no, budzący też pewne nadzieje, ale też widząc je w pewnej perspektywie z krajami dużymi. Sprawa warunków, w jakich prowadzimy rolnictwo. Generalnie klimat średnich szerokości geograficznych jest klimatem sprzyjającym rolnictwu, chociaż oczywiście możemy się zastanawiać, czy zmiany klimatyczne związane z tym, że w jednym roku spada trzy razy opady z trzech lat i kukurydza stoi na polu, część w naszym województwie, zresztą nie tylko, niezasianych rzepaków, niezasianych ozimin. To są problemy, ale generalnie można powiedzieć, że warunki polskie są sprzyjające do rozwoju rolnictwa. Słabością do tej pory było gospodarowanie wodą i myślę, że ta ustawa prawo wodne, ogromna, 570 artykułów, która owszem podnosi koszty szczególnie tych wodochłonnych przemysłów, jednak wprowadza jakieś elementarne zasady odpowiedzialności za wodę i gospodarki wodą. Nie tylko prostego osuszania pól, często bez uzasadnienia, ale odpowiedzialności za gospodarkę wodą, również związaną z retencją. Proszę Państwa, wydaje mi się, że na to, co oferuje wieś na świecie, a wieś polska w szczególności, zapotrzebowanie jest coraz większe. To nie jest tylko kwestia
żywności, chociaż absolutnie wszyscy ekonomiści są zgodni, że zapotrzebowanie na żywność na świecie będzie rosło. Może nie tak szybko, jak się niektórzy tego spodziewali, że w kolejnych latach, za rok, za dwa już będzie tej żywności na świecie więcej. Problem głodu na świecie nie wynika z braku żywności, tylko z zasad dystrybucji tej żywności i cynizmu bogatej północy, mówię też w pewnym uproszczeniu, w stosunku do tych, którzy umierają z głodu. Ale w kolejnych pokoleniach zapotrzebowanie na żywność będzie absolutnie rosło. W związku z tym kraje, które mają dobre warunki do rozwoju rolnictwa, będą musiały przyjąć na siebie ciężar i odpowiedzialność za wyprodukowanie żywności dla wzrastającej populacji świata. Konsumenci, szczególnie ci bogaci, ta klasa średnia, której też już było tu wspomniane, stawia coraz większe wymagania i oczekiwania dotyczące jakości żywności, jej cech, jej parametrów, domagając się żywności funkcjonalnej, żywności o bardzo specyficznych cechach i czy to nam się podoba, czy nie, trzeba te oczekiwania zaspokajać. Ale również rolnictwo może, szczególnie, że w historii tak było, być dostarczycielem surowców nieżywnościowych do rozlicznych przemysłów. Wykorzystanie nieżywnościowe surowców rolniczych było przez wieki, przez tysiące lat głównym sposobem rozwoju gospodarki. Zanikło to wszystko również na naszych oczach. Myślę, że część polskiej produkcji roślinnej należy przekierować zarówno na produkcję białka krajowego, o którym już tu wspominałem. Uważam, że jest to absolutny priorytet, pomimo tego, że bardzo silne lobby importerów soi, przemysłu paszowego, również i części rolników i sektorów produkujących mięso, zarówno drobiowe, jak i wieprzowe, jest temu przeciwne. Stopniowe eliminowanie uzależnienia od jednego źródła białka na rzecz rozwoju białka krajowego, nie będę tego wątku rozwijał, ale Państwo rozumiecie, o czym mówię, jest jak najbardziej celowe. Ale również rozwój produkcji roślin włóknistych, len, konopie, to co było naszą siłą, naszą potęgą. Jako przykład do również przeanalizowania tego problemu, o którym tutaj mówię, jest, proszę Państwa, pewna niekonsekwencja również i obecnego rządu moich kolegów. Z jednej strony zaakceptowaliśmy wprowadzenie w Polsce do celów leczniczych marihuany leczniczej, ale jednocześnie zabroniliśmy uprawy w warunkach kontrolowanych konopi indyjskich w Polsce. Jest jedna firma holenderska to dostarcza. Oczywiście tam, gdzie jest monopolista, tam są ogromne również i koszty. Czy nie należałoby na przykład w zamkniętych gospodarstwach instytutów naukowo-badawczych pod ścisłą kontrolą prowadzić również produkcję tej marihuany leczniczej na potrzeby krajowe, skoro zadecydowaliśmy jako państwo, że ona będzie stosowana w terapii. Sprawa surowców rolniczych, często surowców odpadowych, odchodów zwierząt również do celów energetycznych. Przecież w bardzo wielu krajach dopiero miks dochodów polegających z produkcji głównej, jaką w Waszym przypadku jest mleko i sprzedaż cieląt, ale również wykorzystanie odchodów do produkcji na przykład biogazu, jest dopiero efektywne i opłacalne. Ja pamiętam sprzed kilkunastu lat rozmowę z rolnikiem niemieckim w Bawarii, który miał wtedy, wydawało się, dużo, 80 krów. My z takim podziwem patrzyliśmy na to jego stado o dobrych wydajnościach, mówiąc, no, że on tutaj rodzinę spokojnie z tych krów pewnie utrzyma. No, jego wypowiedź, precyzyjnie przetłumaczona przez tłumacza, byłabym powiedział dość brutalna. Dla mnie ważniejsze od tego mleka jest to gówno, które to bydło daje, ponieważ ja mam biogazownię, która oczywiście przerabia znaczną większą ilość surowców, między innymi odpady
z restauracji miejskich, trawę z lotniska, ale dla poprawienia składu tego komponentu, który jest w komorze fermentowej, to odchody tego bydła są dla mnie równie ważne jak to mleko. Wtedy nas to bardzo dziwiło, ale to było bardzo ekonomiczne podejście tego rolnika niemieckiego. Myślę, proszę Państwa, że również takie myślenie o wykorzystaniu energetycznym obszarów wiejskich w najbliższych latach będzie bardzo istotne. Mianowicie ustawa, która została przyjęta w ubiegłym roku i będzie niedługo poprawiana o odnawialnych źródłach energii, ona precyzuje, że te źródła energii to nie są takie, które podobają się producentom, którzy chcą poprzez wyższe ceny przerzucane na konsumentów mieć jakąś emeryturę na starość czy duże dochody, ale będzie zachęta do tworzenia klastrów energetycznych i spółdzielni energetycznych, gdzie będzie prosument zbiorowy, nie indywidualni prosumenci, ale z jednej strony w tej organizacji będą działać na przykład instytucje samorządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szczególnie niewielkie w mniejszych miejscowościach, budynki komunalne, szkoły, basen jakiś, a z drugiej strony producenci mający na przykład biogazownie. I wszyscy spięci w pewien układ korzystny dla zarówno odbiorców, jak i dostarczycieli energii elektrycznej i energii cieplnej. Więc myślę, że należałoby się tym zainteresować. Generalnie również tutaj należy patrzeć na taką ogólną konkluzję, w stosunku do której bardzo zaangażowany jest profesor Szyszko, żebyśmy, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i emisję dwutlenku węgla, zaczęli dzielić kraje na emitentów, tych, którzy poprzez rozwój przemysłów powodują zwiększenie emisji gazów cieplarnianych, ale również analizować kraje pod względem pochłanialności tego, czyli ci, którzy mają bogatą szatę roślinną, którzy mają lasy, którzy mają dobrze rozwinięte rolnictwo, mają różnego rodzaju ekosystemy pochłaniające dwutlenek węgla, powinni w jakiś sposób być premiowani. Proszę Państwa, przykłady możliwości innowacyjności, no biorąc również pod uwagę tę pewien niejednoznaczność tego określenia. Na pewno ze względu na brak rąk do pracy i postępujące zjawisko związane z coraz trudniejszym zdobyciem wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników należy i takie działania będą podejmowane związane i z mechanizacją, i z robotyzacją. Ja chcę podziękować panu radcy ambasady, bo kilka miesięcy temu miałem okazję na zaproszenie ambasady z członkami Prezydium Komisji Rolnictwa być w Holandii i żeby zapoznać się z absolutnym topem rolnictwa holenderskiego, tym, czym Holandia w tej chwili również na gruncie europejskim, w czym przoduje. Bardzo ciekawe rozmowy i na Uniwersytecie Wageningen i w ministerstwie z osobami odpowiedzialnymi za wizję rolnictwa w Holandii po 20 roku, również w firmach badawczych, między innymi w firmie Leli, która zajmuje się robotyzacją również sektora produkcji bydła mlecznego, również i w wielu gospodarstwach. Więc na pewno jest to kierunek, który będzie się rozwijał, ale do tej beczki miodu też i łyżkę dziegciu chcę włożyć. Rolnik, u którego byliśmy, u którego roboty robiły wszystko, on twierdził, że może co kilka dni tylko do tego gospodarstwa przyjść po to, żeby nie zapomnieć, jak krowy wyglądają, gdzie robot doił, drugi robot sprzątał ruszta, trzeci robot karmił. Wszystko chodziło jak w szwajcarskim czy holenderskim zegarku. Na pytanie nasze, jak to ekonomicznie jest spięte, no mówi, że musiał żonę do pracy wysłać, żeby było z czego żyć. Przy 130 krowach. Więc to jest pytanie również dotyczące kosztów tej już wysublimowanej, tej rzeczywiście na najwyższym światowym poziomie prezentowanym przez rolnictwo holenderskie w zakresie mechanizacji i robotyzacji. Proszę Państwa, natomiast niewątpliwie postęp techniczny, postęp związany z ułatwieniem pracy, jej powtarzalnością, nie męczeniem się maszyn czy robotów będzie postępował, szczególnie, że brakuje ludzi do pracy. Nas ratują jeszcze, mówiąc wprost, Ukraińcy,
ale to też jest etap przejściowy. Nie należy budować gospodarki w oparciu tylko i wyłącznie o zarobkowych imigrantów, chociaż jesteśmy im wdzięczni. My jesteśmy im wdzięczni za to, że chcą u nas pracować. Natomiast droga, w jaką próbowała iść Unia Europejska poprzez imigrantów obcokulturowych, z których co dziesiąty, co czternasty w ogóle chce pracować, jest drogą, jest ślepą uliczką, jest czymś głupim i Polska nie powinna absolutnie tego modelu, który pani Merkel wymyśliła, powtarzać, czy też na nim budować jakiś rozwój. Proszę Państwa, my również możemy, myśląc o nowych możliwościach wykorzystania potencjału polskiego rolnictwa, stać się i nic moim zdaniem nie ma przyczyny, która by nam to blokowała, to jest postęp w zakresie hodowli i sprzedaży materiału hodowlanego, zarówno w postaci hodowli roślin, gdzie byliśmy ogromnym potentatem przez lata, również realnego socjalizmu, a teraz coraz częściej uzależniamy się od importu nasion często niedostosowanych ze względu na wymogi klimatyczne do naszych warunków. Cóż z tego, że mamy unikalny, najlepszy w Europie system oceny odmian. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych taki ośrodek stworzył, finansowany zresztą w naszym województwie, również wspierany przez Sejmik Województwa, przez Izbę Rolniczą. Możemy testować, analizować odmiany wszystkich roślin, sprawdzając ich przydatność do poszczególnych regionów, jeżeli w międzyczasie wykończymy polską hodowlę roślin. To samo dotyczy hodowli zwierząt. Jest tu przedstawiciel z KIUZ-u, ja z dużą nadzieją patrzę i wysoko oceniam te badania, czy te działania, które prowadzimy w zakresie transferu zarodków i genomiki. To wszystko to są sprawy, których się bardzo szybko nauczyliśmy od innych i możemy stać się wręcz wiodącym krajem w zakresie również i hodowli zwierzęcej. Zmienia się w rolnictwie, ja już mówiłem, wśród konsumentów wobec rolnictwa również zapotrzebowanie na żywność. Oczekują tej żywności coraz bardziej skomplikowanej, żywności pozbawionej niektórych elementów, wzbogaconych o niektóre elementy. To dotyczy również i produktów mlecznych, żywności, która będzie w odpowiedni sposób przechowywana, ułatwiała życie konsumentom. Oczywiście jest presja na żywność fresh, świeżą, taką, która ma być tam już wieczorem jest niedobra, bo rano miała być dobra. Jest jakiś też przesadny kult daty ważności. To jest coś też dziwnego, że właściwie te cyferki napisane na opakowaniu zaczynają być ważniejsze niż zdrowy rozum, logika i organoleptyczne oceny. No ale w tym kierunku to wszystko idzie. Ale przecież można sobie wyobrazić również całkiem inne oczekiwania wobec żywności. Żywność wojskowa, żywność, która ma w warunkach ekstremalnych być przechowywana często dziesiątki lat. Czyli to niekoniecznie wszystko musi być tylko nastawione na ten paradygmat świeżości. Więc zmienia się zapotrzebowanie na żywność, tą żywność funkcjonalną. To jest również, jeżeli tak można powiedzieć, kwintesencja innowacyjności. No skoro konsumenci sobie czegoś życzą, to trudno, trzeba im to wyprodukować, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to będą produkowali inni i będzie sprowadzone to w ramach otwartego rynku, będzie sprowadzone z zagranicy. Szukamy zwiększenia możliwości. Mówię my, jako ta ekipa, która w tej chwili sprawuje władzę i odpowiedzialność. Jestem współtwórcą programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości, więc nawet zakładając, że nie wszystko oceniam w sposób jednoznacznie pozytywny, to jednak czuję się związany i odpowiedzialny za to, co się w polskim rolnictwie dzieje. Szukamy możliwości poszerzenia właśnie również tej nieżywnościowej oferty polskiego rolnictwa. Za kilka dni Komisja Rolnictwa uda się do Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, żeby również analizować, jak w program premiera Morawieckiego, strategii odpowiedzialnego rozwoju, tego nastawienia proinnowacyjnego, wykorzystać bardzo ciekawe, unikalne badania tam prowadzone. Przecież również i kosmetyka, tu klinika jest tego najlepszym przykładem i odbiorcą i propagatorem.
kosmetyki i suplementy diety, to są wszystko te grupy produktów, które rolnictwo może również produkować. Na co jest zapotrzebowanie i często bardzo duże dochody również z tego, dlaczego my mamy wszystko sprowadzać z zagranicy, jeżeli polskie rolnictwo jest do tego przygotowane, by móc to produkować. Jestem przekonany absolutnie i może to zabrzmi górnolotnie, tak jak 100 lat temu, a 18 rok jest rokiem absolutnie symbolicznym, wybiliśmy się na niepodległość. Nikt jej nam nie dał. My ją sobie wywalczyliśmy jako naród. Będziemy to obchodzili w całej Polsce, dumni z naszych dziadów. Tak samo powinniśmy chyba wybić się na pewne samodzielne myślenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Ja rozumiem wszystkie powiązania międzynarodowe, globalizację, problem zdefiniowania rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej. Podoba mi się definicja Andrzeja, że Unia Europejska w pocie czoła rozwiązuje problemy, które sama sobie nagle wymyśliła. Ale jeżeli to wszystko wiemy, jeżeli jest spór wewnątrz wielu krajów Unii Europejskiej, a na poziomie ogólnym sporu nie ma, jak przychodzi do szczegółów, to każdy pilnuje swojego interesu narodowego. Tak bywało, bywa i pewnie zawsze będzie. To Polska również musi swój interes swojego rolnictwa, swojej gospodarki, swojego społeczeństwa też widzieć i mieć na pierwszym miejscu. Dlatego wybicie się na pewno samodzielne myślenie na wykorzystanie tego potencjału, ogromnego potencjału, jakim polska wieś dysponuje, jakim dysponuje polskie rolnictwo, jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. Nawet biorąc pod uwagę zarówno rozwiązania zaproponowane przez premiera Morawieckiego w strategii odpowiedzialnego rozwoju, zauważcie Państwo, że również akcenty w polityce państwa są przesunięte już nie tylko polityka społeczna, ta bardzo ważna, zwiększająca konsumpcję, poprawiająca dochody przede wszystkim rodzin wielodzietnych, zwiększająca poczucie bezpieczeństwa socjalnego, zwiększająca czy zmniejszająca ilość ludzi biednych w Polsce, to teraz nawet osobą premiera jest pewien czytelny sygnał, że gospodarka, przedsiębiorczość, zaradność, firmy będą tymi, które w najbliższych latach mają włączyć się w nurt przemian i pewnej sanacji Polski. Wydaje mi się również, mówiąc bardzo górnolotnie, jeżeli nie teraz, przy korzystnych również do korzystnym dopływie środków budżetowych poprzez eliminację patologii, które w gospodarce były, przy determinacji premiera i tej ekipy dla wzrostu gospodarki, to jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie my, to kto to ma wprowadzić? Lata dobre mogą się skończyć nie tylko w mleczarstwie. Lata dobre pewnych koniunktur międzynarodowych są cyklicznie. Pojawiają się i znikają, na to wielkiego wpływu nie mamy. Natomiast jeżeli żyjemy w tym momencie korzystnych uwarunkowań międzynarodowych, to powinniśmy wszystko zrobić, żeby tę szansę wykorzystać. Oczywiście wymaga to szeregu szczegółowych rozwiązań, między innymi temu będzie służyła ustawa Gowina dotycząca finansowania polskiej nauki. Nie może być sytuacji, że instytuty, uczelnie pracują w pocie czoła nad rozwiązywaniem problemów, których nikt im nie zgłaszał i nikt ich nie potrzebuje. Ja nie mówię o badaniach podstawowych, mówię o badaniach stosowanych. Przykład Holandii, Instytutu Wageningen, wydzielonej części badawczej, jest dobrym tego przykładem. Proste. Chcesz prowadzić badania stosowane, 50% środków musisz uzyskać z rynku. Jeżeli kogoś tym zainteresujesz jakieś firmy, które uważają, że jesteś na dobrej drodze, by znaleźć rozwiązania ich problemów, to drugą połowę ci państwo dopłaci. Natomiast dawanie pieniędzy przez urzędników ministerialnych na badania, których do końca nie wiadomo,
czy ktokolwiek oczekuje, jest, po prostu nas na to nie stać. Nas na to nie stać i zmiany finansowania zapowiedziane przez wicepremiera Gowina tego między innymi będą dotyczyły. Sprawa eksportu była tu omówiona. Polska jest państwem nadwyżkowym w zakresie żywności, w szczególności produktów mlecznych i drobiowych. Tak te ostatnie lata się ukształtowały. Musimy szukać możliwości eksportu. Dużo uczynili nasi poprzednicy. Ja o tym zawsze mówię bardzo otwarcie. Teraz jest to kontynuowane. Otwierają się kolejne rynki. Nie ma sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia wiele lat temu, że najważniejsi politycy państwa ze wstydem mówili o sprawach rolnych, jakby to było coś złego. Świętej pamięci profesor Geremek, kiedy go poproszono, by zajął się sprawami bydła mięsnego gdzieś tam na jakimś wyjeździe zagranicznym, powiedział, że to jest chyba poniżej godności ministra spraw zagranicznych. W tej chwili wszyscy, łącznie z prezydentem, łącznie z ministrami wszystkich resortów, w agendach swoich wyjazdów mają sprawy szukania możliwości eksportu dla polskiej żywności. Dlatego poszerza się ta grupa państw, które z polskiej żywności chcą korzystać. Oczywiście pojawiają się problemy takie jak ASF, które blokują z powodów procedur międzynarodowych, blokują również możliwości eksportu, ale to jest po naszej stronie piłka, to my mamy sprawy rozwiązać. Ale również bardzo ważne, i ja mówię o tym od wielu lat, jest odzyskiwanie rynku krajowego, rynku wewnętrznego. Polacy mają prawo do wyboru, to jest oczywiste, produktów, całej gamy produktów światowych, ale trzeba ich przekonać, zachęcić do tego, by szukali produktów pochodzących z polskiego rolnictwa. Z waszych firm w zakresie produkcji mleka. Trzeba, nie tylko jest to przekonanie jakieś ułudne, ale oparte na autentycznych badaniach, analizach. Ta żywność jest po prostu dobra, smaczna, zdrowa, bezpieczna, pod kontrolą. W związku z tym należy przekonywać ich w postaci dobrze rozumianej promocji do tego, by kupowali żywność polską. Temu służy między innymi dobrowolny znak, z którego moim zdaniem wszyscy powinniście korzystać, produkt polski, czyli nie tylko wytworzenie, miejsce wytworzenia Made in Poland, ale również 75% surowca pochodzącego z Polski. Wtedy można tą białą, czerwoną flagą i napisem produkt polski swoje produkty oznaczyć jako sygnał dla konsumentów, jakich powinni na półkach sklepowych szukać. Rozwija się i rzeczywiście myślę, że tak będzie również i w mleczarstwie, nie tylko koncentracja i zwiększanie skali produkcji, o czym pan profesor mówił, ale również mniejsze zakłady, które będą bardzo wąsko wyspecjalizowane, zagospodarowując jakieś nisze rynkowe na niewielkich obszarach, niekoniecznie muszą być operatorem, graczem globalnym, który gdzieś będzie eksportował po całym świecie, ale znakomicie mogą radzić sobie na jakimś terenie. Na mniejszą skalę ułatwiliśmy rolnikom sprzedaż bezpośrednią, wprowadzając ustawę o rolniczym handlu detalicznym, pozwalającą każdemu rolnikowi przetwarzać swoje produkty i w niewielkiej skali sprzedawać na rynku lokalnym w swojej miejscowości, w sąsiednim miasteczku, skoro zapotrzebowanie konsumentów jest, dlaczegożby tego mieli nie czynić. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że temat, jak wykorzystać innowacyjnie zasoby polskiej wsi, w jaki sposób rozwijać rolnictwo rozumiane jako system naczyń połączonych, jest tematem rzeką. Tematem, szczególnie, że jak tak rozmawiać właściwie w środowiskach również nie mających pojęcia o rolnictwie, to przypomina się fraszka o Stańczyku, że tak jak na zdrowiu, tak na rolnictwie się wszyscy znają. Tu na pewno na tej sali wszyscy się znają, to chylę czoło, ale na pewno warto o tym rozmawiać i konferencja tu na początku roku jakby dająca impuls do tego, by rozmawiać o nowych obszarach, jest dobrym momentem, żeby również zachęcić i państwa, i środowiska, które reprezentujecie, i w spotkaniach, w których będziecie brali udział, zachęcić do debat na temat tego, w jaki sposób te ograniczone możliwości polskiego rolnictwa, ograniczone zasobami, wykorzystać,
szukając takich rozwiązań, gdzie będziemy rzeczywiście nowatorscy, innowacyjni, gdzie będziemy lepsi od innych. Lepsi od innych. A że my Polacy to potrafimy, jestem o tym absolutnie przekonany. Wmawianie Polakom, ta pedagogika wstydu, wmawianie, że jesteśmy krajem nieudaczników, którym nic nie wychodzi, którzy świętują tylko klęski narodowe, szczęśliwie się skończyła. Skoro kiedyś i pod Kłuszynem, i Kirchholmem, i ratowaliśmy Europę pod Wiedniem, i w bitwie pod Warszawą, kiedy umieliśmy postawić tamę Niemcom w XIX wieku poprzez rozwój gospodarki w Wielkopolsce, jeżeli tylu Polaków było mistrzami rozwoju gospodarki na świecie z koleją andyjską i tak dalej, to dlaczegoż my mamy tak niską samoocenę, że nam nic nie wychodzi? Że musimy podglądać innych, uczyć się od innych. Oczywiście uczmy się od tych, którym coś dobrze wychodzi. Uczmy się od Holendrów. Opanowali znakomicie handel. Rolnictwo jest ważną dziedziną gospodarki. Ja z podziwem patrzę na choćby osiągnięcia holenderskie niewielkiego kraju. O minimalnych, mizernych zasobach środowiskowych, tych, które mogą być wykorzystywane, ale o bardzo pracowitych i mądrych ludziach. Więc również i od nich możemy się tego uczyć, a jednocześnie, i tym zakończę, nie jesteśmy od macochy, jesteśmy dumnym, wolnym narodem, któremu wszystko, jeżeli tylko będzie zgoda i determinacja, wszystko wyjdzie. Wszystkiego dobrego.